Witaj, oto czytanie dla zodiakalnego wodnika na tydzień od 25 listopada do 1 grudnia 2024. Sprawdzę w tym czytaniu, jaka energia prowadzi Cię w tym tygodniu, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a na końcu będzie miły przekaz na temat tego, co pozytywnego szykuje dla Ciebie wszechświat w tym tygodniu. Także warto zostać do końca. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne, nie wszystko z każdym rezonuje. Jeśli mało co rezonuje z Tobą, to sprawdź czytanie dla swojego ascendentu, bo ten znak też mocno rządzi Twoim kosmogramem. Zobaczmy, jaka energia prowadzi wodnika. Wow, energia oświecenia. Zrozumienia, wyższej świadomości. No nic dziwnego, skoro w perspektywie do tego tygodnia, o którym czytam, tydzień wcześniej, 19 listopada, już doszło do tej wielkiej przemiany na niebie. Pluton, planeta transformacji, śmierci, odrodzenia. Zmieniła znak, właśnie weszła do wodnika, do Twojego znaku. To inicjuje proces 20-letniej transformacji dla wodnika. Jeśli jesteś. Kochani, mówiłam o przemianach w życiu wodnika i nagle ni stąd, ni zowąd moja kamera przestała nagrywać, więc tak poczułam, że to czytanie się odradza, no bo Pluton, planeta śmierci i odrodzenia. Wielu z Was będzie przechodzić przez ciemną noc duszy, będziecie się transformować, zwiększać swoją świadomość. Jeśli już jesteś w tym procesie, no to on dalej będzie się toczył. Każdy ma swoją czasówkę wewnętrzną, że tak powiem, w zależności od tego, w jakim miejscu procesu jesteś. I tak jak chciałam powiedzieć, jeśli jesteś wodnikiem w słońcu, będziesz transformować swoje ja, swoje ego. Jeśli jesteś wodnikiem w ascendencie, to będziesz transformować to, jak jawisz się do innych. Inni też spojrzą na ciebie w inny sposób niż dotychczas, inne osoby w twoim życiu. Jeśli jesteś wodnikiem w księżycu, będzie to głęboka transformacja twojego świata wewnętrznego. Więc tutaj to wszystko już się zaczęło. Ty to odczuwasz, tą energię, i zwłaszcza mocno odczuwasz ją w tym tygodniu. Ten tydzień przynosi nam też początek retrogradacji Merkurego w Strzelcu. Strzelec to jest energia zdobywania wyższej wiedzy też, więc tutaj takie mocne dwie energie wzywają Cię do tego, żeby zgłębić swój świat wewnętrzny, zgłębić jakąś wiedzę tajemną, dla niektórych wiedzę magiczną, dla innych wiedzę o sobie, psychologii, swoim życiu. Dla każdego to będzie troszkę coś innego. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę magiczną, to zapraszam Cię na moją playlistę właśnie o takim tytule. Tam jest wiele ciekawych filmów, na przykład jak chronić swoją energię. Są też wiadomości na temat innych spraw magicznych, aniołów, więc jeśli Cię to interesuje, to link do tej playlisty będzie na końcu tego czytania. Po czytaniu będzie można przejść do tych kolejnych filmów. Już teraz na to zapraszam. Dobrze, za chwilkę sprawdzę, co idzie w Twoją stronę w tym tygodniu, co potrzebujesz wiedzieć. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polub je, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście, że mnie wspieracie, to jest cudowne. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie. W opisie jest też mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na sesję prywatną albo zamówić amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. A teraz co? Co idzie w stronę wodnika? O, tutaj odwróciła się karta lutego i słyszę, że dla wodników, którzy są urodzeni w lutym, to te energie rozwoju, oświecenia jakiegoś, bo
może nie oświecenia, tylko zwiększenia świadomości, będą bardziej odczuwalne, a potem zobaczymy jeszcze kolejne wiadomości z tym lutym, czyli tutaj też mamy potwierdzenie, że to, co się dzieje w tym tygodniu, będzie też miało długofalowy wpływ na ciebie, wodniku. Oj, ważne rzeczy się dzieją. Wypadła też zielona karta. One są mocniejsze energetycznie. Odwróciła się też karta złamanej obrączki. Tutaj, jeśli przechodzisz przez rozwód, rozstanie, to to wszystko sfinalizuje się do lutego 2025. Może być też, że odchodzisz z pracy, kończy się kontrakt. Już teraz o tym się dowiadujesz, ale to wszystko się sfinalizuje w lutym 2025. Zobaczmy, co dalej. Dobrze, sprawdźmy tę zieloną kartę. Jest to karta szczęścia, więc tutaj, wracając do tego rozstania albo z zakończenia współpracy kontraktu, to finalnie przyniesie ci dużo szczęścia, szczęśliwych zmian w życiu. Też zrozumiesz na głębokim poziomie, że to, co się skończyło, już ci nie służyło, nie służyło twojemu rozwojowi, twojej energii. To było coś w energii braku. Brakowało miłości, celu, pieniędzy. Dostosuj to do siebie, to jest czytanie kolektywne. I właśnie teraz rozpoczynasz proces zakańczania jakiegoś dużego wyzwania. Dlatego jest ten luty, bo tutaj do lutego 2025 wszystko będzie się powoli zakańczać. Ale teraz albo już jesteś w trakcie, albo się to zaczyna, jakiś ważny łańcuch wydarzeń się dzieje, który cię w stronę tego finalnie szczęścia ma zaprowadzić. W tym tygodniu też dostaniesz jakąś dobrą wiadomość, która przyniesie ci dużo szczęścia. Znowu karta szczęścia, dużo tego szczęścia tutaj. Ta wiadomość też wznieci w tobie ogień emocji, ale to będzie pozytywne, to będą pozytywne emocje, to będzie ekscytacja, miłość też, bo i to będzie wiadomość o tym, że jakieś twoje szczere życzenie, marzenie zostanie spełnione albo już w tym tygodniu, albo do lutego, tak, 2025, do zimy. Z tym lutym też jest dwójka, więc to mogą być 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 lata, w zależności od tego, jak skomplikowana jest twoja sprawa, ale dla większości widzę, że do lutego 2025 wszystko się wydarzy, może wcześniej, tak? Czytanie kolektywne. Ta wiadomość też sprawi, że poczujesz w sobie więcej spokoju, harmonii, będzie można odetchnąć z ulgą. Taka dobra wiadomość, która przynosi ulgę. Więc super. Jest też karta wakacji. Stąd też czuję tą ulgę. Będzie można od jakiegoś tematu odpocząć, bo dla niektórych się coś kończy dobrą wieścią. Inni mają zaplanowany jakiś wyjazd w tym tygodniu. To warto, zwłaszcza jeżeli to jest wyjazd na jakieś warsztaty, żeby zwiększyć swoją świadomość. To jest jeszcze lepszy pomysł tutaj. Jeśli nie masz teraz zaplanowanego wyjazdu ani wakacji, to warto to zaplanować. I dla wielu z Was, których to interesuje, warto zaplanować jakiś właśnie wyjazd medytacyjny, jogowy, jakikolwiek z Tobą rezonuje, żeby zwiększyć swoją energię i swoją świadomość. Także takie tutaj mamy przekazy, a za chwilkę przekaz, rozkład na temat tego, co pozytywnego szykuje dla ciebie wszechświat w tym tygodniu. A ja chcę tylko powiedzieć, że jeśli nie masz pomysłu na prezent albo chcesz zrobić sobie jakiś miły prezent, to warto rozważyć kupno planera księżycowego. To jest świetne narzędzie, które pomaga świadomie korzystać z mocy księżyca. Na przykład do przyspieszenia Twoich manifestacji, więc czemu nie skorzystać? To jest planer na przyszły rok. Tu są pokazane wszystkie nowe i wszystkie pełnie, w jakim znaku, jaka to energia, jest miejsce na notatki, afirmacje, intencje. Więc wszystko tutaj jest dobrze rozpisane, jest wykonane z twardego papieru porządnie. Jeśli Cię interesuje taki planer, to przeczytaj opis tego filmu, tam znajdziesz link do strony, gdzie można go kupić.
I znajdziesz też kod zniżkowy LGO10, który daje Ci 10% rabatu i darmową wysyłkę. Zainteresowanych odsyłam do opisu po czytaniu, a teraz czas na odczyt na temat tego, co pozytywnego przynosi Ci wszechświat w tym tygodniu. O, i to będzie albo długofalowe, albo uzdrowienie jakiejś trudnej przeszłości. Zaraz zobaczymy. Mówię to dlatego, że jest karta miesięcy i jest ich więcej. Jeżeli tutaj pojawią się jakieś negatywne, tak zwane negatywne karty, to tylko oznacza, że z czegoś trudnego się oczyszczasz. No i właśnie, tutaj mamy z kolei znowu kartę stycznia, więc ten okres zimy 2025 będzie bardzo ważny, zwłaszcza że styczeń, luty, no to są urodziny wodnika. W urodziny rozpoczynamy nowy rok numerologiczny. Warto sobie sprawdzić, jaki nowy zaczynasz od swoich urodzin następnych, bo to też jest w jakiś sposób ważne. Jest tutaj też karta czerwca. Zaraz zobaczę w kontekście kolejnych kart, o co tutaj chodzi. Co się dzieje takiego dobrego dla wodnika, co zostaje z nim na dłużej, bo mamy aż kartę czerwca, tak? Wodniku, tutaj widzę, że coś się wydarzyło ze światłem na Twoim czytaniu. Nie, że zgasło, ale trochę przyciemniało, więc tak czuję z tą kartą oświecenia, że potrzebujesz jeszcze sobie rozświetlić pewne tematy i one się dla Ciebie rozświetlą w tym tygodniu. Tutaj jest karta, która mówi o tym, żeby zwrócić uwagę na swoje sprawy finansowe. I one wymagają od Ciebie uwagi, ale uda ci się tutaj przeszkody wszelakie pokonać, jeśli tak owe są lub się pojawią. W jaki sposób? Bądź sprytny jak lis, skorzystaj ze swoich zdolności, ze swojej inteligencji, z tego, że jesteś elastyczny w pewien sposób i tutaj wszystko się uda. Jeśli masz jakieś sprawy zdrowotne, to wszystko będzie dobrze, bo mamy kartę, która mówi o tym, żeby zwrócić uwagę na Twoje zdrowie, ale skoro jest to w pozycji pozytywnej i tutaj mamy też kartę oświecenia, to na przykład przyjdą wyniki badań i będą dobre, albo zrób wyniki badań i potem one przyjdą dobre, więc tutaj wszystko będzie ok ze zdrowiem. Jest też jakaś sytuacja, która jest z osobą jakąś arogancką, agresywną, ale to w ogóle cię nie rusza, bo dostajesz dobrą radę od kogoś, jak sobie z tą osobą poradzić, dlatego to jest tutaj w tym rozkładzie pozytywnym, bo ty w ogóle tego nie odczujesz. Tą dobrą radę może ci dać mężczyzna o dobrej energii, to też może być kobieta, czytanie kolektywne, ale to jest osoba o dobrej energii. Może to być ktoś z rodziny, może to być rada a propos innego członka rodziny, który się zachowuje w taki agresywny i niedobry sposób. Może tak być, dostosuj to do siebie. Ta dobra rada też może przyjść od przyjaciela, przyjaciółki, od kogoś o tej samej płci co ty, więc tutaj też przyjaźń z kimś o tej samej płci, dobra rada od takiej osoby może też przyjść, albo miłe spotkanie, też jeżeli niedobra rada. I tutaj mamy znowu kartę podróży, fizycznej lub mentalnej. Więc wiemy, że kończysz pewien etap podróży mentalnej, zaczynasz nowy, to wiemy. Wiemy też, że potrzebujesz wakacji, więc jak podróżujesz, to wszystko będzie dobrze, nawet jeżeli jest retrogradacja Merkurego w Strzelcu, bo jak jest w Strzelcu, to czasem są utrudnienia w podróżach, ale tutaj wodniku dla ciebie się pokazuje, że ich nie będzie. I to też ten przekaz, ta karta wzmacnia to, że jeśli nie masz zaplanowanego wyjazdu na ten tydzień ani na żaden inny najbliższy, to warto to zrobić. Tutaj ta karta czerwca mi się pokazuje, o której jeszcze nie mówiłam, więc to też
te karty miesięcy traktuję właśnie jako to, że to, co się rozpoczyna, te zmiany pozytywne, to momenty kulminacyjne będą w styczniu, lutym, czerwcu dla Ciebie, dla każdego, nie wszystkie miesiące będą, tak, czytanie kolektywne, ale to są ważne miesiące z perspektywy tego, co rozpoczyna się w Twoim życiu w tym tygodniu. I to zaczyna się też coś takiego, co przynosi ulgę, tak? Pamiętajmy o tej dobrej wiadomości, która przynosi ulgę. Zodiakalny wodniku. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co teraz jest dla Ciebie ważne w życiu, jaka energia, to zapraszam Cię na przekaz od aniołów. Ten film pojawia się na ekranie. Na ekranie jest też Twoje czytanie na grudzień 2024. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.